A to twoje mieszkanie, tak? Jak tu pięknie. A jak kolorowo. Rodzice chcieli, żebym poszła do szkoły, ale moja babcia była innego zdania. Mawiała, że zamiast iść do szkoły, powinnam nauczyć się żyć w długim domu, umieć pleść kosze i maty. Chciała, żebym potrafiła robić wszystko to, czym tradycyjnie zajmowały się ibańskie kobiety. No, tu jest prawdziwe królestwo. Czekaj, czekaj, ja się muszę rozejrzeć. Limput! Chodźcie. O, to jest jakiś podziemny, magiczny świat. Jest bardzo, bardzo chłodno, jest blisko rzeki i to jest trochę wymuszone przez sposób budowania tych domów, bo jak zbudować dom, kiedy wszędzie są zbocza? Trzeba się w nie wciąć. Słuchaj, ja bardzo przepraszam, że tak się rozglądam, ale jestem po prostu ciekawa. A tu radyjko. To nie był dobry pomysł akurat. No i kuchnia. To jest kuchenka gazowa, a tu jest palenisko. Kuchenki używamy, gdy chcemy ugotować coś na szybko, ale jedzenie z paleniska jest po prostu smaczniejsze. Jamaj, no tak, czyli pyszny. Limput. Co ja tu znalazłam? To nasza strzelba. Używamy jej do polowania. I co jeszcze można znaleźć w kuchni perfekcyjnej pani domu? Uwaga, bo to nie jest wszystko. Tadam, tadam. No pięknie. Maczeta 1, maczeta 2, maczeta numer 3, maczeta numer 4 i tasak, nóż i 3 pary nożyczek. Tego używamy, tego też używamy i tego również. Wszystkiego używamy.